pierwszej kolejce 206,5 metra Adama Małysza, trzecia lokata naszego reprezentanta. Lepsza prędkość na progu niż przy przebiegu pierwszej próbie naszego zawodnika. Gdzie wyląduje Adam Małysz? No niestety, niestety bliżej od krańca, od Amana, od Kocha. To nie ulega wątpliwości. Chyba nawet słabszy dużo rezultat niż ten z pierwszej kolejki. Nie udało się tym razem osiągnąć 200 metrów. 197,5 metra Adama Małysza. No i to, myślę, oznacza, że chyba w tym momencie jednak nie utrzyma tego trzeciego miejsca, jakie zajmował po pierwszej rundzie. Noty sędziowskie 3,18, 1,18,5, 1,17,5 i popatrzmy, które jest miejsce Adama Małysza, czwarte. Przegrywa z